W dniach 18-19 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się 7. Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych Pogórzańskie Gody, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej oraz Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. O najwyższe trofeum konkursowe Złotą Różdżkę rywalizowało 13 najlepszych grup z terenu województwa małopolskiego, wyłonionych w trwających od lutego eliminacjach. Celem konkursu jest poszukiwanie oryginalnych i tradycyjnych metod promocji dorobku swoich małych ojczyzn i własnych osiągnięć twórczych, rozwój tożsamości regionalnej, tworzenie więzi wspólnotowej grup regionalnych z zachowaniem różnorodności etnograficznej i kulturowej swoich środowisk, doskonalenie warsztatu artystycznego instruktorów, zespołów oraz dokumentacja najciekawszych zjawisk kulturowych. Co roku zespoły prezentują nowe, bardziej atrakcyjne widowiska. Zespół regionalny Biskupianie z Biskupic Radłowskich swój występ rozpoczął przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, przenosząc widzów na wiejski targ sprzed 100 lat. A wiele byście dali! Dajcie rękę! 30 grajcarów! To nie sprzedą! A wiele za nią chcecie? A z 50! Dajcie rękę! Do 30 i dołożę 2 worki żyta! Co mi żyto jak unia sprzedą? A to przecież się jakoś pogodzicie, godzej czesny. Opuśćcie gospodarzu! Nie opuśćcie. Fajną kobyłkę, a nie ma co opuszczać. A jela mu na molo! Młodo, dopiero ci się wiosnę mo! Co wy godocie, przecież po zębach widzę, że muszę! Co wy się znacie, patrzcie, jeszcze u okrojki mo! O! Patrzcie! I ładne ząbki! Prawdę go to! Widowiska oceniała komisja artystyczna w składzie. Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog, Henryk Kuś, choreograf, doktor habilitowany Stanisław Węglarz, etnolog oraz Benedykt Kafel, etnograf. Gruntownej ocenie 13 widowisk zaprezentowanych przez 10 zespołów regionalnych i 3 grupy obrzędowe z 8 powiatów województwa małopolskiego, w tym 3 z powiatu nowosądeckiego, po 2 z powiatu limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego oraz po 1 z powiatu brzeskiego, tarnowskiego i krakowskiego, komisja przyznała następujące miejsca i nagrody. W kategorii zespołów regionalnych główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł otrzymał zespół regionalny Świarni Łojce z Sadku Kostrzy.
Dwa równorzędne pierwsze miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1200 zł każda otrzymały zespół regionalny Przyszowianie z Przyszowej oraz zespół imienia Ludwika Łojasa z Łopusznej. Trzy równorzędne drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł każda otrzymały zespół regionalny Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej, zespół regionalny Kowalnia ze Stróż oraz zespół regionalny Czardasz z Niedzicy. Cztery równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 800 zł każda otrzymały zespół regionalny Biskupianie z Biskupic, zespół regionalny Koronka z Bobowej, zespół regionalny Mystkowianie z Mystkowa oraz zespół regionalny Beskidy z Dominikowic. W kategorii grup obrzędowych główne trofeum w postaci złotej różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł otrzymało koło gospodyń wiejskich Tomaszowice. Pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast drugie zajął amatorski zespół teatralny imienia Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej. Trzecie miejsce przypadło koło gospodyń wiejskich Włościanki z Łoniowej. Fundatorami nagród pieniężnych było Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie oraz występujące gościnnie otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu oraz Urząd Gminy Włóżnej. Przyznano dwie różdżki, no, wniosek prosty, zespoły na to zasługiwały. Poziom był wysoki, programy zróżnicowane, jak jurorzy to podkreślali, i wkład pracy był widoczny na scenie. Komisja konkursowa wyraziła radość, że Łużniański Przegląd z roku na rok utrzymuje swój wysoki poziom. Dla organizatora konkursu to wielka radość usłyszeć kilka takich słów, że konkurs na wysokim poziomie, że poziom bardzo zróżnicowany. To wielka zasługa Państwa. To, że jesteście, że tworzycie te widowiska i tak jak Pani Wogucka powiedziała. Myślę, że nie o miejsca tutaj chodzi, bo gdyby tylko miejsca przesądzały o Waszym udziale na przeglądach, to tych przeglądów wielu w Małopolsce pewnie by już nie było. Drodzy Państwo, wielkie podziękowania, wielki ukłon w Państwa stronę za Waszą pracę, za Wasz trud, za poświęcenie, ale przede wszystkim za to, że pozostajecie wierni tradycyjnej kulturze ludowej, że dzięki Wam, spotykając się na przeglądach, my poznajemy te regiony, my też się uczymy. Uczymy się od Was, ze sceny, to co prezentujecie, piękny strój, muzykę, taniec, gwarę, a teraz na pogórzańskich godach obrzędy i zwyczaje. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że spotykać się będziemy na kolejnych przeglądach. Dziękuję za tegoroczne pogórzańskie gody. Dziękuję Państwu z całego serca. Komisja złożyła również podziękowania Małopolskiemu Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu z dyrektorem Antonim Marczakiem, zastępcą dyrektora Małgorzatą Kalarus, Towarzystwu Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej z jego prezesem Janem Wypaskiem oraz Gminnemu Ośrodku Kultury w Łużnej kierowanemu przez dyrektora Henryka Walonga za kontynuację przeglądu i poczynione starania o pozyskanie środków finansowych na jego przeprowadzenie. Impreza przebiegła pod honorowym patronatem starosty powiatu gorlickiego, Karola Górskiego.